Wyobraźcie sobie grę, w której jedziecie 5000 km przez pustynię rozklekotanym samochodem i kompletnie nic się nie dzieje. Ej, to jest najlepsza metafora mojego życia, jaką ktoś kiedykolwiek wymyślił. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Samca Alfa, czyli serii, w której zmierzamy donikąd grając w gry z Early Accessu. Dzisiaj w Samcu Alfa sprawdzimy sobie grę The Long Drive, czyli w moim tłumaczeniu, a zawodowym tłumaczem nie jestem, całkiem niekrótka przejażdżka. The Long Drive to, jak czytamy na stronie na Steamie, symulator prowadzenia pojazdów, w którym musimy przemierzyć 5000 km pustyni generowanej w sposób losowy za kierownicą rozklekotanych samochodów, które możemy modyfikować. Jak piszą sami twórcy, w grze chodzi przede wszystkim o absolutną swobodę, więc chociaż do celu prowadzi nas konkretna droga, to tak naprawdę możemy zmierzyć w jakimkolwiek chcemy kierunku i do każdego punktu widocznego na horyzoncie możemy dojechać. I to w zasadzie tyle, co można wywnioskować z opisu. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś interesuje się dziwnymi grami, to na pewno będzie kojarzył grę, która nazywa się Desert Bus. Była to część takiej niewydanej kompilacji opartej na programie telewizyjnym polegającym na prankowaniu ludzi. I właśnie na tej zasadzie Desert Bus polegał na tym, że w grze mieliśmy przejechać autobusem z jednego miasta do drugiego przez pustynię, a cała ta podróż trwała 8 godzin. I to oczywiście brzmi bardzo zabawnie jako żart, ale czy ma sens jako pełnoprawna gra, taka jak The Long Drive? Sprawdźmy, jadąc przez pustynię, wiele długich godzin. Moja praca jest fascynująca. Każdy dzień nowe wyzwanie. Mniej więcej na 40 km mojej podróży spojrzałem sobie w oczy w odbiciu lusterka. Najechałem na kamień, nie wiem kto je rozstawia na drodze, i wiedziałem, że czeka mnie niezwykła przygoda. Zobaczyłem willę z Resident Evil. W 100% panując nad kółkiem, podjechałem pod budynek. Wiedziałem, że w środku może być niebezpiecznie, dlatego postanowiłem zabrać ze sobą rewolwer, który gdzieś mi wpadł pod siedzenie, więc musiałem wejść do środka samochodu przez bagażnik, żeby go wyciągnąć. Rewolwer znalazłem za siedzeniem pasażera. Podkradłem się do domu przez wysoką trawę, która, jak wiemy, po The Last of Us i 10 tysiącach innych gier zapewnia 100% niewidzialność. Dom był pusty, jak wszystkie inne, które napotkałem, ale w garażu stał... Chciałbym powiedzieć, że zajebisty samochód, ale raczej przeciętny samochód. Przemalowałem go na zielono. Przespałem się. Wyczyściłem szyby. Dokładnie. Zapakowałem najpotrzebniejsze przedmioty. Zatankowałem. Wlałem oleju. Płynu do chłodnicy nie wlałem, bo nie miałem, ale co może pójść nie tak? I ruszyłem w największą podróż mojego życia. Tylko po to, żeby kilometr dalej samochód zaczął rzęzić. Prawdopodobnie przez przegrzanie spowodowane brakiem płynu w chłodnicy. Stoję tu pośrodku pustyni. Może ktoś po mnie podjechać? Ale moment, moment. Każda wielka podróż rozpoczyna się w menu głównym, w którym można ustawić wiele opcji i które posiada interfejs wersji już absolutnie gotowej. Jak widzicie, nie mam zielonego pojęcia, co by tu jeszcze można poprawić. Przygody rozpoczynamy w naszym domu, w którym to możemy przygotować się na trudy podróży. Tak wygląda nasz początkowy samochód i tutaj jest ciekawostka taka, ponieważ ten samochód, z którym rozpoczynamy, może zostać wylosowany, może być inny. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ze względu na losowość przedmiotów, a także tematykę tego, że posiadamy własny samochód, ta gra momentalnie kojarzy się z grą My Summer Car i rzeczywiście uderza w podobne tony budowania rozgrywki otwartej, swobodnej i często absurdalnej. Witajcie na pustkowiach. Oto miejsce, które będziecie oglądać przez najbliższych kilkanaście godzin, przemierzając 5000 km. Pokażę wam teraz jeden z najbardziej przerażających elementów tej gry. Są to... króliki zombie. Króliki zombie są to. I kolejny przerażający element. Tak, to jest to, co myślicie. I jeszcze jeden przerażający element. Trzeba przyznać, że The Long Drive operuje takim dość mocno kloaczanym humorem, ale być może jakoś oddaje to osobowość twórcy. Powiem wam tylko tyle, że zawieszkę zapachową do samochodu można zrobić nie tylko z tego ludzika. Połączcie sobie fakty we własnym zakresie. Większość z tych przedmiotów, które tu widzicie, tak naprawdę są tylko elementami ozdobniczymi, bo za bardzo zastosowania podczas podróży nie mają. Najważniejsze jest to, żeby mieć olej, benzynę, wodę, jeżeli potrzebujemy do chłodnicy. Latarka się przydaje, broń być może, no ale gazetkę sobie weźmiemy, prawda? Z tego, co zauważyłem, takim najbardziej rozbudowanym elementem jest nie sama obsługa samochodu, co bardziej obsługa płynów. Przelewanie oleju, benzyny jest tutaj bardziej skomplikowane niż cokolwiek innego. Hej, patrzcie, farby, jak w symulatorze graficiarza, który ostatnio robiłem. Polecam dobrze obejrzeć sobie startowy domek, bo można tu znaleźć kilka dodatkowych ukrytych przedmiotów. Szczególnie przydatny jest wężyk oczywiście do transferowania benzyny z jednego samochodu do drugiego. Oglądam sobie, co jeszcze jest w okolicy i zobaczyłem, że jest tu studnia. Ciekawe, co w niej będzie. Okej, nie wiem, jak to rozumieć, czy jest to subtelne nawiązanie do filmu Ring? Postapokaliptyczny zombie królik wlazł do garażu. Gdzie jest broń? The Long Drive, gra, w której twoja wycieczka samochodowa może się nie zacząć ze względu na niesprzyjające okoliczności.
teraz wylosowało nam prawdziwą maszynę. To jest coś chyba w rodzaju Trabanta? Dobra, to zbiorę parę elementów, możemy ruszać. O nie. Każda normalna osoba załamałaby się widząc to, ale ja patrzę pozytywnie, przynajmniej mogę zrobić przegląd podwozia. Słuchajcie, no takie rzeczy się dzieją. Każdy, kto kiedyś wybierał się w dłuższą podróż, miał podobne przygody. Chcesz jechać, a tu samochód staje dęba w garażu. Powoli, powoli. Tutaj delikatnie, delikatnie. O, pięknie. O, fuck. Ten samochód jest dość prosty w obsłudze, ale ma bardzo specyficzną cechę. Musimy do silnika wylewać zarówno benzynę, jak i olej w takiej mniej więcej proporcji. Nie potrzeba tutaj mieć także wody, bo nie ma żadnej chłodnicy, więc jak się spali, to się spali. Teraz jestem jak ten bohater z polskiej gry Ghost Runner. Ninja z kataną. Zbieram się tyle do tej podróży, a pewnie wyjadę i wpadnę do rowu na pierwszym zakręcie. A, tak w ogóle, bo z tego co się dowiedziałem, w tej grze jest fabuła. Fabuła polega na tym, że musimy jechać odwiedzić naszą mamę, która właśnie mieszka 5000 km od nas. No i ruszamy w wielką, najwspanialszą podróż, obfitującą w ekscytujące wydarzenia. W symulatorze, który wiernie oddaje to, jak prowadzi się pojazdy. Jedyna gra, w której możesz przejechać kilka tysięcy kilometrów z głową wystawioną przez okno. A mówiąc serio, ta gra jest oczywiście bardzo prosta pod względem obsługi samochodu, bo tak naprawdę mamy tylko zmianę biegów. Odradzam ustawianie radia w trakcie jazdy. Now that we are talking about this, no one left alive. Same stacje radiowe, których jest z tego co naliczyłem 3, są całkiem zabawnym przedłużeniem wspomnianego kloaczanego humoru, tylko mają jedną prostą wadę. Bardzo szybko się powtarzają, więc tego materiału nie jest za dużo. I głównie ten materiał składa się z bełkotania prawdopodobnie dewelopera tej gry. Can you imagine robots that build each other? Na pewno imponujące jest to, że ta mapa w tej grze jest naprawdę olbrzymia. Tędy idzie droga na przykład, tam widzimy jakąś wieżę. No i co ja wam mogę powiedzieć więcej? Tak wygląda rozgrywka przez najbliższych 5000 kilometrów. Chat till you die. Podjeżdżamy pod jakiś kompleks budynków. W takich budynkach zwykle można znaleźć właśnie jakieś przydatne surowce albo przedmioty. Wezmę może latarkę, bo chyba robi się ciemno. Gąbka i... to jest... kompas. To się może przydać. Muszę sobie zapamiętać tę grę do materiału. Ogromne drabiny w grach. Przepiękne. W sumie na dłuższą metę to jest chyba taka najbardziej rozczarowująca rzecz w tej grze, że w tych budynkach, które zwiedzamy, bardzo trudno znaleźć jest coś unikatowego. Samych przedmiotów dostępnych w grze jest bardzo niewiele, ale za to możemy robić takie mądre rzeczy, jak na przykład wdrapać się na tą radiostację. Natomiast ogólna porada jest taka, żeby zaglądać na dachy budynków, bo z jakiegoś powodu także tutaj pojawiają się przedmioty pewne. To jest chyba... siedzenie? Totalnie kontrolowany drift! Znalazłem takie drzwi. Ciekawe, jak będą pasować do Trabanta. No, komponuje się idealnie. Gdyby jakaś firma samochodowa chciała mnie zatrudnić jako projektanta, to zapraszam do współpracy. Co tu się odwala? Jakiś sokoban? Co to jest? Jakaś zagadka logiczna? Oho! 0,2 litra benzyny. Halo, dzień dobry, jest ktoś w domu? Nikogo nie ma, jest tylko kran z wodą. Kontynuując wątek humoru pogranicza, bardzo dużo najfajniejszych przedmiotów w grze znajduje się oto w tej skrzyni ze skarbem. To jest bardzo ciekawy kolor farby. Kolejny przystanek, wieża strażnicza. O proszę, ale mamy tutaj rewolwer. Przerażająco duża jest ta mapa i jest mnóstwo takich właśnie pobocznych jakichś obiektów. Tu mamy jakiś przystanek albo sklep. O, czekajcie, możemy go rozwalić. Masz! Ała, uciek. A, co się dzieje? Ała, coś mi wypadło. Aaaa! System kolizji w tej grze jest bardzo dziwny. Przede wszystkim polega na tym, że jak wpadniesz na jakiś kamień, ta gra jakby zaczyna się zacinać. Tak naprawdę takie szybkie montaże najciekawszych wydarzeń podczas gry w Long Drive. Sprawdźmy, co ciekawego czeka nas już za moment. Ała! Są trochę jak ścięcie filmów Bellatara do 30 sekund najciekawszych ujęć. W sensie to nie oddaje idei tego, co się tutaj dzieje. Ja tak naprawdę na godzinę rozgrywki, nie wiem, przez jakieś 10-15 minut robiłem coś ciekawego, a resztę czasu to jest po prostu jazda przed siebie? Szczerze powiem, że jak patrzyłem sobie na tą grę, to wydawało mi się dość oczywiste, że w tej grze będzie system naprawy samochodu, albo ten taki element z Car Mechanic Simulator, czy coś, co w My Summer Car było dużo bardziej podrasowane, a mianowicie to, że będziemy mogli w jakiś sposób wpływać na ten samochód, albo że będziemy musieli, nie wiem, wymieniać opony, ale tymczasem spójrzcie na to. Jednym z najbardziej mitycznych obiektów w tej grze i jednocześnie nawiązaniem do wspomnianej gry Desert Bus jest to, że możemy w niej trafić na autobus. Z tego co rozumiem, można w grze trafić na autobus, który jest w takim nienaruszonym stanie, że możemy nim po prostu pojechać, ale bardzo często trafiamy też na pojazdy, którym czegoś brakuje, więc można z nich na przykład wyładować części. Na pewno byłoby to zabawne grać w multiplayerze, który z tego co wiem jest planowany przez twórcę, później w tym autobusie jechać w 4 osoby czy coś w tym stylu. Natomiast na razie jest to tylko ciekawostka. Jak się włącza długie światła...
Ciężko uchwycić taki aspekt w materiale, w którym chcę wam pokazać grę od ciekawej strony i skupić się na tych ciekawych elementach, ale to jeżdżenie po tych losowo generowanych mapach ma swój urok, bo zawsze jesteśmy ciekawi tego, co będzie za kolejnym zakrętem czy za kolejną górką, nawet mimo tego, że nie ma tam prawa nic być ciekawego, bo tak jak powiedziałem, zawartość tej gry jest dość ograniczona. Na stacji benzynowej znalazłem szczotkę. To wygląda dobrze. Chyba tankowiec? Rzeczywiście, jest tu pełno beczek, więc jak znajdę jakąś z benzyną, to puste. Puste. Benzyna. Zobaczmy teraz, czy da się zrobić najgłupszą możliwą rzecz, to znaczy spróbować zapakować ją do samochodu w całości. Wygląda na to gabarytowo, że się zmieści. No, dawaj, jest. No, moim zdaniem tutaj pasami się trochę ten i wygląda to teraz jak zmodyfikowany samochód z jakimś dopalaczem. Dobra, no to co, zamykamy i jedziemy. Dobra, nieważne. No i co ja wam mam powiedzieć? Tak się jeździ po prostu. Na kamulce! Jezu! Warto wspomnieć o tym, że twórcy testują różne eksperymentalne funkcje. Ostatnio dodano na przykład model postaci gracza, który jest bardzo realistyczny. Dzięki temu, że go mamy, możemy na przykład przeglądać się w lusterku. Dzień dobry, witam. To ja. Mam zupełnie normalną szyję. I tego to wygląda The Long Drive, najbardziej realistyczny symulator przemierzania pustyni Trabantem. Gra trochę pusta, ale jednak raczej zabawna. Do zobaczenia w trasie. Chociaż The Long Dart wychodzi od wspomnianego na początku żartu, a więc tego, że musimy pokonać wręcz absurdalnie długą trasę za kierownicą bardzo wolnego samochodu, to w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Oczywiście nie każdemu musi przypaść do gustu specyficzne, kloaczane poczucie humoru tego dewelopera, który mam nadzieję zaprezentowałem w materiale w wystarczającym stopniu, ale nawet akceptując te postapokaliptyczne dziwactwa, muszę przyznać, że The Long Drive jest niesamowicie wciągającą i klimatyczną grą. Te proste założenie, że mamy do przejechania 5000 km i po drodze mogą wydarzyć się różne emergentne historie, sprawia, że jesteśmy w stanie przeskoczyć nad faktem, że ta rozgrywka jest zaprojektowana w sposób idiotyczny, kompletnie nadużywający zaufanie gracza. Problem The Long Drive jest bardzo prosty. Jest to brutalistyczny przykład slow gamingu, w którym nawet podczas pół godziny grania może nie wydarzyć się nic ciekawego, co tak naprawdę nie wynika już z samego designu gry, a raczej małych zasobów, jakimi dysponuje deweloper. No bo tak naprawdę do tej gry można by włożyć mnóstwo rzeczy, mnóstwo interakcji, mnóstwo przeciwników, rzeczy, o których mówiłem w stylu systemu naprawy samochodu i zrobiłaby się z tego bardziej normalna, rogalikowa gra, co oczywiście byłoby jednocześnie zaletą i wadą, bo przemierzanie tej niewzruszonej cywilizacją i naturą pustyni ma unikatową atmosferę, ale z drugiej strony dla wielu graczy będzie po prostu nudne. I tu pojawia się pytanie, co zostanie dodane do gry w Early Accessie. Pokazałem wam namiastkę tego, że dodano model postaci głównego bohatera. To jest związane oczywiście z tym, że deweloper planuje wprowadzić multiplayer, a także obsługę VR-u, co wydaje się pasować idealnie do emergentnej rozgrywki i szalonej fizyki, bo gra po prostu będzie zabawna. Dla mnie najważniejsze byłoby dodanie większego zróżnicowania tego, co można zrobić, albo co można po prostu znaleźć. Generalnie można by zrobić tutaj mnóstwo rzeczy, które sprawiłyby, że z gry, która nazywa się The Long Drive, dostalibyśmy grę, która nazywałaby się The Long Exciting Drive. Kiedy to nastąpi i czy nastąpi, dowiemy się za 5000 km. Nawet mimo obaw, jakie mam wobec The Long Drive, muszę przyznać, że jest to rzecz niezwykle intrygująca, bo nawet jeżeli wiesz, że za następnym zakrętem raczej nie zobaczysz niczego ekscytującego, to wciąż twój mózg mówi ci, że może będzie tam coś ekscytującego. Drzemie w tej grze olbrzymi potencjał na taką hardkorową, niszową, kultową grę, która nie wszystkim się spodoba, ale którą wszyscy będziemy oglądać na YouTubie czy na Twitchu w rozmaitych absurdalnych akcjach, które odwalą inni ludzie. Bardzo chętnie za jakiś czas sprawdzę, co się dzieje w tej grze i spróbuję przejechać chociażby 100 km z 5000 km, które musimy zrobić w grze. To będzie niekrótka podróż.